Siemano, tu mamy ziarna suszone, moczone już 12 godzin od wczoraj. Jest tu kukurydza i pszenica. Za chwilę będziemy je gotować i dodawać aromatu. Posłużą nam one do zanęcenia łowiska przed krótką, jednodniową zasiadką karpiową. Dobra, i teraz przechodzimy do gotowania. Dobra. Dobra, wszystko już nam się gotuje. I teraz wsypujemy 2 łyżki cukru i 2 łyżki soli. Pomieszamy to. Cukier i sól są do konsystencji. I teraz zmniejszamy gaz. Zmniejszamy gaz i gotujemy około 15-20 minut. Dobra, widzimy, że to już doszło do siebie. Minęło 20 minut i można wyłączyć z gazu. Przeniesiemy się teraz na dwór, żeby to wszystko ładnie popakować. No dawaj, powoli. Odsączamy właśnie. Jeszcze. O, nie. Odsączyliśmy wywar, że tak powiem, od kukurydzy. Coś takiego nam zostało. I teraz będziemy to przelewać do słoika. No. I to posłuży nam do domoczenia, do wierzenia zanęty. Dobra, przysypaliśmy to do wiaderka. Tu jest ten wywar. I dodamy miodu. Dobra, starczy. Dobra, miód dodany, pomieszaliśmy to i czekamy, aż to ostygnie, bo jest cały czas gorące. Tutaj już mamy popakowaną kukurydzę z pszenicą w woreczki. Tylko takie małe miałem, one mają po 300 gram. 4 worki do zanęcania, woreczki do zanęcania. Przed wyprawą i jeden do zanęty. Dodam. Przed samym łowieniem. Te ziarna jeszcze rozrobię. Dodam do tego bułki tartej, trochę zanęty, pokruszonego chleba, tak żeby to się wiązało i zanęcę łowisko. Przed całą dzień przed zasiadką.